Kanał Niebajki prezentuje serię krótkich czytanek dla młodzieży. O życiu, pracy i relikwiach świętych patronów polskich. Zawsze żywi. Święty Wojciech, biskup męczennik. Grób. W kościele Najświętszej Maryi Panny w Gnieźnie. Obraz. Święty Wojciech trzyma włócznie i maczugę, którymi go pogańscy prusacy zabili. Życie. Święty Wojciech urodził się w Czechach, kształcił się we wyższych szkołach i zdobył głęboką wiedzę. Po ukończeniu nauk oddał się zabawom i uciechom, a mało pamiętał o zbawieniu swej duszy. Lecz Pan Bóg łaską swą sprowadził go na drogę pokuty i powołał do swojej służby. Święty Wojciech został kapłanem, a w roku 983 biskupem Pragi. Zrzekł się jednak po pewnym czasie biskupstwa i wstąpił do zakonu benedyktynów we Włoszech. Był tam nadzwyczaj świątobliwym zakonnikiem. Po kilku latach życia zakonnego udał się na Węgry, gdzie z towarzyszami swoimi pracował nad pozyskaniem tamtejszego ludu dla wiary świętej. Z Węgier poszedł na Śląsk, a ze Śląska do Małopolski. Tu zatrzymał się w Krakowie i przemawiał do ludu krakowskiego z miejsca, gdzie dziś stoi kościółek pod jego wezwaniem. Na zaproszenie Bolesława Chrobrego udał się do Gniezna i objął arcybiskupstwo gnieźnieńskie. Po kilku latach pasterzowania w Gnieźnie poszedł z towarzyszami do pogańskich prusaków, aby im głosić naukę Chrystusową. Wyprawa jednak jego nie wydała żadnych owoców. Prusacy nie przyjęli wiary, a świętego Wojciecha zabili w miejscowości Cholinum. Bolesław Chrobry pochował zwłoki jego, najpierw w Trzemeśnie, później przewiózł je do Gniezna. Prawe ramię świętego otrzymał od Bolesława Chrobrego cesarz Otto III i zawiózł je do Rzymu. W roku 1928 kardynał Chląd przywiózł je do Polski i w Gnieźnie umieścił. Polska czci świętego Wojciecha jako swego patrona. Legenda. Święty Wojciech nigdy nie odmówił proszącemu pomocy. Według możności dopomagał każdemu, wiedząc, że miłosiernym sercem łatwo Chrystusowi duszę pozyska. Zdarzyło się, że raz wyszedł na pole, na przechadzkę, aby trochę odpocząć po pracy. Wtem jakaś uboga wdowa głośno wołała za nim i prosiła go o odzież. Odpowiedział jej święty Wojciech. Przyjdźże jutro, tu nic z sobą nie mam. Lecz się rozmyślił i kazał towarzyszowi zawołać ową wdowę. Do siebie zaś mówił, a kto wie, będę ja żył do jutra? Niechże jej dziś dobrze uczynię, abym ja na sądzie u Pana Boga, a ona szkody nie cierpiała. Zdjął ze siebie płaszcz i dał owej wdowie. Modlitwa. Twoje miłosierdzie prosimy, Panie, błogosławiony Wojciech, biskup i męczennik, niech nam wyjedna, abyś nam i grzechy nasze litościwie odpuścił i łask, o które prosimy, udzielił. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.